Pływanie pod wodą na plecach jest dosyć ciężką sprawą dla większości pływaków amatorów z trzech powodów. Oto one. 1. Będzie to z pewnością oddech, a raczej wypuszczanie powietrza nosem tak, aby nie wlewała nam się do niego woda. To podstawa, którą musi znać każdy, kto chce pływać czymś ciekawszym niż upośledzony kraul ratowniczy czy też żabka dyrektorska. Jest to o tyle ważna sprawa, że pominięcie jej w nauczaniu pływania to tak jakby dziecka nie nauczyć dzielenia i podstawiać mu zadania z procentami. Jeżeli nasz wydech będzie zbyt słaby, bądź w ogóle go nie będzie, ćwiczenie skończymy po paru metrach, sami wiecie jakim uczuciem w nosie. W każdym tak naprawdę ćwiczeniu wydychamy wodę, żeby nie zatkać się dwutlenkiem węgla, który znajduje się w naszych płucach. Drugim aspektem będzie nasze rozciągnięcie i gibkość. Tyczy się to naszego korpusu, nóg i kończąc na stopie. Przyda się także zwrócenie uwagi na poprawną strzałkę i ruchy, które głównie wychodzą z biodra, lecz napęd i cały ten falisty ruch zaczynamy już od poziomu klatki piersiowej, idąc w dół. Strzałka jako tako pozostaje niezmienna, chociaż wiadomo, że ruszamy nią w tym całym naszym ruchu falistym. Ważne jest, aby dobrze wyznaczać sobie tor, po jakim będziemy płynąć. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z tym torem podwodnym, to pokażę to na przykładzie profesjonalistów, którzy specjalizują się w stylu grzbietowym. Zobaczcie, jak głęboko najpierw schodzą pod wodę, aby potem wyprostować naszą sylwetkę i płynąć tylko i wyłącznie już do tafli wody, aby zaczynać pracować rękami. Trzecią i ostatnią poradą będzie kopnięcie Twoich nóg. Musi być na tyle zgrane z Twoim ciałem, aby popchnęło Cię mocno do przodu. Z pewnością pomoże Ci tutaj wzmacnianie nóg, kopnięcia delfinowego czy też rozciąganie, o którym mówiłem już troszeczkę wcześniej. Połączenie tych trzech punktów z pewnością da Wam zamierzone rezultaty. Pochwalcie się w komentarzach, jak Wam wychodzi pływanie pod wodą. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Na sam koniec puszczę Wam parę osobistości, u których ten ruch możecie podpatrzeć, a na pewno robią go troszeczkę lepiej niż ja. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym materiale. Let's see, the split is just over the world record pace 9.100, 26.61 for Fish. Up sinking, ready to pounce. The lane 6 Murphy. It's a big margin for Rilov. It's 0.72. Holding the underwater. Three black caps amongst these swimmers, one of them. Look at her, and I think that's the way, if it was me and I was wanting to try and beat her. Look at the wall turn beautifully at the halfway, and Hossu side, Hossu at the turn, 50 to go. Held that under. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, lajki, wiadomości, miłe słowa. Było tego naprawdę strasznie, strasznie dużo. Chciałbym, aby pływanie było nie tak niszowym sportem, jak teraz jest, także śledźcie mnie, a będzie się tutaj działo. Cześć!